Witam Was, kochani, w drugim dniu naszych rekolekcji przed 30-leciem beatyfikacji błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego. Będziemy dzisiaj szli z nim drogą do świętości. Stanisław Kostka, Teresa od Dzieciątka Jezus, Gemma Galgani, Maria Goretti, Dominik Savio, Hyacenta i Franciszek Marto z Fatimy, Karolina Kuskówna. To tylko kilka postaci młodych świętych, którzy nie dożyli starości, czy choćby wieku średniego. Wśród nich znajdziemy również błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego, który przeżył 24 lata. Czy to wystarczyło? Okazuje się, że tak. Księga Mądrości w 4 rozdziale pokazuje nam ważną rzecz. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Te słowa możemy odnieść do każdego młodego świętego, nie tylko do świętego Stanisława Kostki, w którego święto czytane jest to czytanie, także do Pier Giorgio. Chcemy dzisiaj przyjrzeć się wspólnie jego drodze do świętości, krótkiej drodze, ale bardzo treściwej, bardzo głębokiej i bardzo konkretnej. W drugiej prefacji o świętych Kościół woła: przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Niech życie Frassatiego pobudzi nas dzisiaj, w drugim dniu rekolekcji, żebyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Na początku trzeba sobie jasno powiedzieć, że każdy z nas ma szansę na świętość. Każdy z nas, co więcej, jest powołany do świętości. Ale czym świętość jest? Będziemy przechodzić przez różne momenty i różne rzeczywistości w życiu Pier Giorgio Frassatiego i zobaczymy, w czym ta świętość może się okazywać. W sercu młodego Włocha Pier Giorgio była obecna miłość do gór, do ludzi, do literatury, ale też do Boga i do tego ostatniego, do Boga właśnie, miłość zawsze zwyciężała. Wszystko było podporządkowane miłości do Boga. Dobrze pamiętamy przedostatnie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do dzisiaj wielu z nas śpiewa hymn Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jest krótki ewangeliczny opis życia Pier Giorgio. Papież Franciszek w orędziu zapraszającym na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w 2016 roku wspomniał zdanie błogosławionego z Turynu, opisując również jego posługę wobec ubogich. Jezus odwiedza mnie w Komunii Świętej, a ja Mu się za to odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób. Odwiedzam Jego biedaków. Papież pisze jeszcze dalej, ofiarowywał im o wiele więcej niż dary materialne. Dawał samego siebie, poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Został tym samym przez papieża postawiony jako wzór dla młodych i nie tylko. Zresztą jego poprzednicy, Jan Paweł II, Benedykt XVI, też stawiali nam jako przykład do naśladowania Pier Giorgio Frassatiego. Z pewnością zastanawiamy się, czy w ogóle jest jeszcze szansa żyć Ewangelią, czy można tak mocno skupić się na modlitwie, czy można wejść w tak intymną i głęboką relację z Bogiem. Ojciec Paweł Kozacki, dominikanin, we wstępie do książki zawierającej świadectwa o Pier Giorgio zebrane przez jego siostrę Lucianę Frassatti, odpowiada, że to wszystko jest możliwe. Patrząc na to, jak Pier Giorgio oddziaływał i oddziałuje do dzisiaj na ludzi, z pewnością wielu z nas mogłoby dodać i swoje świadectwa, podzielić się choćby małym nawróceniem za przyczyną tego błogosławionego. Często, kochani, w życiu człowieka wiara jest dodatkiem.
jest czymś dodatkowym. Wierzę, chodzę do kościoła, modlę się, może nie tak często jak trzeba, no ale jakoś się modlę. To mi wystarczy. W sumie jest tyle z Panem Bogiem mam do czynienia. Tymczasem w życiu Pier Giorgio wiara była fundamentem. On patrzył na wszystko z jej perspektywy. Patrzył na wszystko oczami Boga. On się po prostu rozkoszował wiarą. I tutaj właśnie jest pierwsza odpowiedź, czym świętość jest. Święty to ten, dla którego wiara nie jest jarzmem, ale rozkoszą, radością serca, całym życiem. Tę prawdę będziemy widzieć w całym życiu duchowym Pier Giorgio, o którym dzisiaj choć trochę sobie powiemy. Czystość i miłosierdzie. W tych dwóch słowach możemy zamknąć jego życie. Czyste serce, czyli doświadczenie miłosierdzia i w konsekwencji, co dalej idzie, czynienie miłosierdzia, niesienie miłosierdzia światu. W sumie jedno bez drugiego nie może istnieć. Miłość do Boga i miłość do człowieka. Sam Frassati powiedział, nie będziemy naprawdę katolikami, dopóki nie dostosujemy całego naszego życia do dwóch przykazań miłości. A on zrobił to w niesamowity sposób. Modlitwa, działanie i poświęcenie. Takie trzy słowa widniały na sztandarze, który młodzież z akcji katolickiej święciła w 1923 roku w lipcu. To nie są tylko puste słowa, puste hasła, ale to było prawdziwie ich życie. W przemówieniu z tej okazji Pier Giorgio zachęcał za świętym Piusem X do jak najczęstszej Eucharystii, bo przecież to stamtąd czerpał siły do codzienności, do takiego apostolstwa, do takiego życia. Katechizm Kościoła katolickiego za Soborem Watykańskim II powtarza, Eucharystia jest źródłem, ale i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Tak też było w życiu Frassatiego. Chciał tym zarazić wszystkich wokół siebie. Dzisiaj chce zarazić miłością do Eucharystii ciebie i mnie. Do tego jeszcze wrócimy. Mówił również z tej samej okazji poświęcenia sztandaru, że najpierw mamy umocnić siebie przez modlitwę, szczególnie przez Eucharystię, mieć czyste serce. Potem można iść w apostolat, czyli dawanie świadectwa o wierze, zapraszanie do przygody z Jezusem, dzielenie się wiarą. Wszystko to jednak podkreślał, że bez ducha poświęcenia nie ma sensu. Frassati powiedział wtedy do młodych z akcji katolickiej, nasze życie, aby być chrześcijańskim, jest nieustannym wyrzekaniem się, które jednak nie będzie ciężarem, jeśli tylko się pomyśli, czym są te nieliczne lata przeżyte w bólu w porównaniu ze szczęśliwą wiecznością. Ciągle miał na myśli wieczność, wzrok miał utkwiony w niebo. W takiej perspektywie żył. Potwierdzeniem tego są słowa z listu do przyjaciela Izydora. Własnymi siłami niczego nie dokonasz, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twego działania, to wytrwasz i dojdziesz do celu. Pier Giorgio pochodził z rodziny dosyć bogatej, w której jednak Bóg niekoniecznie był na pierwszym miejscu. Spełniano praktyki życia religijnego, ale nie były one tak głębokie, jakbyśmy tego chcieli. Dużo dzisiaj mamy letniości w rodzinach. Brakuje takiego ognia wiary, który rozgrzewa serce nie tylko pojedynczego człowieka, ale wszystkich dookoła. Brakuje takiego ognia. Wiara błogosławionego nieustannie wzrastała, powoli, choć wystarczyło te kilkanaście lat. Od dzieciństwa dotykały go bardzo historie biblijne, zwłaszcza życie Jezusa. Nosił w swoim sercu jak Maryja te słowa. Mocno przeżywał Ewangelię. Już jako dziecko był skupiony na liturgii, na modlitwie.
Śmieszna historia, że jako sześciolatek nie wyszedł z kościoła po mszy świętej, dopóki nie odmówił wszystkich modlitw ze swojego modlitewnika. A że dopiero zaczynał literować, trwało to dosyć długo. Przejdźmy, kochani, teraz przez sakramenty, którymi żył Pier Giorgio. Skupimy się głównie na spowiedzi, Eucharystii. Dotkniemy jeszcze kilka motywów z jego życia. Jak Bóg działał w jego duszy przez sakramenty? Jak powodowały w nim świętość? 11 czerwca 1910 roku po raz pierwszy przystąpił do spowiedzi. Na początku jego mama nie była skora do częstej spowiedzi. Wystarczyło tyle, ile Kościół nakazywał. Czy tak nie jest dzisiaj? Komunia święta, spowiedź święta raz w roku w okresie wielkanocnym. Wielu na tym pozostaje. Kochani, w sercu młodego Frassatiego pojawiło się pragnienie częstszego oczyszczania duszy przed Bogiem oraz korzystania ze słów spowiednika jako pomocy do wzrostu w życiu duchowym. Miał swojego stałego spowiednika. Po co w ogóle ktoś taki? Czy jest potrzebny mi stały spowiednik, żeby osiągnąć świętość? Można skorzystać z takiej pomocy. Myślę, że warto. Wielką pomocą będzie stały spowiednik w rozwoju życia duchowego. Niektórzy porównują spowiedź do procesu leczenia. Jeśli przyjdziemy raz do lekarza, najbardziej wybitnego, to pomoże może nam na ten raz. Może da nam dobrą radę, ale czy to nam wystarczy na całe życie? Mówi się bardziej o funkcji lekarza prowadzącego. Regularnie się z nim spotykamy, zna historię naszej choroby, wie, kiedy nam się pogorszyło, co nam pomaga w chorobie, może przepisać odpowiednie leki. I właśnie do takiego lekarza prowadzącego porównany jest spowiednik stały. Znający stany naszej duszy, słabe i mocne strony, wie w odpowiednim momencie, na co zwrócić uwagę i w jakim kierunku iść. Trzeba też przy tym pamiętać, że wybór stałego spowiednika nie zamyka możliwości spowiedzi u innych kapłanów. Tak też było u Pier Giorgia. Miał w sobie wolność, gdy chodzi o księdza, u którego miał się wyspowiadać. Najważniejszy był dla niego Jezus, który mu grzechy odpuszczał. Pier Giorgio często się spowiadał, choć mówi się, że nie popełnił grzechu ciężkiego. Świadczy to o tym jego wrażliwość serca, wrażliwość sumienia, delikatna dusza, dla której nawet najbledniejsza, najmniejsza plamka grzechu, lekkiego, mogła zamienić się w coś nader ciężkiego, w jakieś ciężkie przewinienie. I tutaj dla nas wielka wskazówka, żebyśmy nie odkładali spowiedzi na święta, przy jakiejś okazji, ale kiedy widzimy, że słabniemy, idźmy do Jezusa Chrystusa. Hipokrates w swojej przysiędze zapisał zdanie odnośnie profilaktyki. Dobrze je znamy. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Warto wziąć sobie do serca to przesłanie z życia Frassatiego. Całe jego życie było żalem za grzechy, które popełnił. Przez całe życie towarzyszył mu ten żal jako antidotum na nowe choroby duszy. Jeden dominikanin podczas rekolekcji, w których uczestniczyłem, powiedział pięknie, że świętość to nie jest bezgrzeszność, ale to najkrótszy czas między upadkiem a powstaniem. Bardzo lubię to zdanie. Stawajmy się w ten sposób świętymi. Kolejną cenną wskazówkę daje nam Frassati, gdy chodzi o pojednanie z Bogiem. Wielu księży mówiło, że przychodził do nich do zakrystii i prosił ich o spowiedź. Jeden kapłan wspomina, kochał przyjmować komunię świętą z duszą oczyszczoną nawet z najlżejszych niedoskonałości, więc często prosił mnie o spowiedź. A my się tak zbieramy i zebrać nie możemy, a kiedy już jesteśmy, nie ma księdza w konfesjonale albo akurat wyszedł,
uciekamy. Idziemy dalej w to brudne życie z brudnym sercem. Wracamy do bagna. Rezygnacja w naszym życiu niestety jest prostsza niż krótka, jednozdaniowa prośba o spowiedź. Nic bardziej mylnego. Trzeba wtedy zdobyć się na odwagę i czasami poprosić księdza o spowiedź, zwłaszcza teraz w obliczu pandemii, w obliczu różnych pozamykanych konfesjonałów. Znajdźmy księdza, szukajmy go, prośmy o spowiedź, jeśli naprawdę nam na tym zależy. Kiedy coś często robimy, może stać się to pewnego rodzaju przyzwyczajeniem, rutyną. Wykonujemy coś już automatycznie. I mimo, że tak często Pier Giorgio przystępował do spowiedzi, ta spowiedź nie była automatyczna. Przeżywał ją bardzo głęboko. Podchodził do niej z powagą i, co ważne, nie szedł z marszu. Przygotowywał się. Można było go zobaczyć, jak się przygotowuje, poświęcając na to czas. Ważne jest to przygotowanie do spowiedzi. Ważne, żebyśmy poświęcili czas Bogu przed spowiedzią. Poświęcili czas na rachunek sumienia, który należy do warunków dobrej spowiedzi. Następstwem spowiedzi była jego częsta msza i komunia święta. Przez wiele lat niemal każdego dnia był na mszy świętej i przyjmował komunię. Często też adorował Jezusa, nawet całe noce. W tamtych czasach oznaczało to wiele wyrzeczeń, choćby post eucharystyczny, zupełnie inny niż mamy go teraz. Teraz trzeba godzinę przed przyjęciem komunii świętej nie jeść, nie pić. Można spożyć lekarstwa, nawet trzeba czasami wypić wodę. Ale wtedy ten post trwał od północy do mszy świętej. Wiele wyrzeczenia, a w życiu studenta nie było to wcale proste. Przeżywał każdą komunię świętą jako największe szczęście. Nawiązywał intymną relację z Jezusem, intymną rozmowę. Jakby zanikał, jakby go nie było, rozpływał się w ławce. W tym momencie trzeba, kochani, postawić sobie pytanie, czy moment zjednoczenia mój z Jezusem Chrystusem jest dla mnie szczęściem? Czy w ogóle modlitwa jest dla mnie szczęściem? Siostra błogosławionego Luciana stawia sprawę jasno. Bez codziennej komunii świętej jego życie byłoby całkiem inne. Siła płynąca od Chrystusa, umacniająca go każdego ranka od nowa, jest jedynym wyjaśnieniem jego poświęcenia i miłosierdzia. Święty Pius X powiedział daleko od tabernakulum: każde dzieło opiera się na piasku. Każdy najpiękniejszy entuzjazm miłosierdzia wysycha i gaśnie. Brat Dominiko, kiedy zobaczył przyjmującego komunię Pier Giorgio, wykrzyknął: oto nowy młody święty, który nie potrafi zbyt długo wytrzymać z dala od nieba. Trzymał się Pier Giorgio blisko nieba, przede wszystkim przez komunię. Cieszy mnie księdza, kiedy wielu ludzi przystępuje do komunii świętej, kiedy wielu ludzi podczas mszy przychodzi. Piękny moment podczas świąt, kiedy aż ręka opada, bo tyle ludzi przystępuje do komunii świętej. Widać też, że niektórzy pragną przystąpić do komunii, ale nie mogą. Pewna nauczycielka wyraziła swoją myśl, że Frassati nie wyobrażał sobie, że można by uczestniczyć we mszy świętej i nie przyjąć ciała Chrystusa. Można powiedzieć, że to jakieś nieporozumienie. To nie jest pełne uczestnictwo we mszy świętej. Kolejnym ważnym elementem komunii świętej jest przygotowanie. Po to komunia święta jest między innymi po to, w trakcie mszy świętej trochę później. Najpierw słuchamy Słowa Bożego, towarzyszymy kapłanowi w modlitwie, prowadząc z nim dialog, żeby przygotować się
do przyjęcia Jezusa w komunii. Mówi się, że poza małymi wyjątkami Frassati nie schodził poniżej 20 minut w przygotowaniu do komunii świętej. Nam jest czasami ciężko wygospodarować minutę, dwie. Przychodzimy na ostatnią chwilę. Czasami wpadamy z marszu. I tutaj jest dla nas zachęta, żeby zaplanować przygotowanie, ale i dziękczynienie po komunii świętej. Podobnie jak w spowiedzi, bo skoro jest to najważniejszy moment, jak już wspomniałem, katechizm i Sobór Watykański II, źródło i szczyt, warto poświęcić temu sporo czasu. Ksiądz Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Władysława Bukowińskiego, powiedział niedawno, że nasze życie składa się z dwóch elementów. Z jednej strony nasze życie jest przygotowaniem do Eucharystii, a z drugiej strony dziękczynieniem po Eucharystii. Wtedy będzie prawdziwie eucharystyczne nasze życie. Wtedy będziemy żyli Jezusem. Świętość więc to życie Eucharystią, życie w zjednoczeniu z Bogiem, poleganie wyłącznie na Bogu, który jest w centrum każdego działania. Dla wielu swoich rówieśników Pier Giorgio był dewotą. Określali go takim mianem, kpili z niego, śmiali się, stwierdzili, że jest niepoważny, ale mimo tego on w tym wszystkim był prawdziwy i szczery. Zmarły niedawno ksiądz Piotr Pawlukiewicz zapytał, co to znaczy być w niezręcznej sytuacji. Odpowiedź jest zaskakująca. Stoisz w kolejce do nieba za Matką Teresą, a anioł mówi do niej, mogłaś się bardziej postarać. Kochani, dziwne to było, kiedy Frassati, myśląc, że wszyscy przyjmują godnie komunię świętą, sam tak mówił, chciałbym dobrze i godnie przyjmować komunię. Staram się, ale często się boję, że nie robię tego wystarczająco godnie. Co za sąd o sobie samym. Wszyscy wokół mówili, że robił to najlepiej ze wszystkich, że w tym widać było jego świętość, a on o sobie mówi, chciałbym jeszcze bardziej godnie i dobrze przyjmować komunię świętą. Święci już tak mają, że chcą więcej i bardziej. Nie wystarczyło mu pozostać na jakimś poziomie życia duchowego. A czy ja dążę do tego, aby coraz lepiej przyjmować Jezusa w komunii świętej? Czy w ogóle kiedyś się zastanawialiśmy, jak dobrze przyjmować Jezusa w komunii? Zarzuca się nam wiernym, że chodzimy do kościoła, uczestniczymy w nabożeństwach, ale po mszy świętej, po nabożeństwie i tak swoje robimy. Modlitwa nas nie zmienia, co może nam pokazać paleta naszych grzechów, z którymi najczęściej wracamy do konfesjonału. Święty Augustyn napisał, kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. Jedząc inny chleb, przyswajasz go, i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Jest to pokarm. Natomiast ten drugi chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie. Za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten chleb, czyli samym Jezusem. Pier Giorgio wychodził z mszy świętej odmieniony, choć wracał do swojej radości, do pogody ducha, do ciekawych i czasami doskwierających żartów. Ale podczas modlitwy mogło się wszystko walić, a on nawet nie drgnął. Tak był skupiony. Można powiedzieć, że był do tańca i do różańca. Eucharystia, kochani, kształtuje wszystko w człowieku, zmienia go ku lepszemu. Święty Franciszek Salezy powiedział, jedna dobrze przeżyta komunia święta zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych. Wierzysz w to, siostro i bracie? Pewna kobieta wspomina uprzejmość błogosławionego, który trzymał drzwi wyjściowe
żeby mogła przejść. Eucharystia wpływa nawet na naszą kulturę osobistą. Budzi w nas wielkie pokłady miłości i miłosierdzia. Te otwarte drzwi uchylone, niby taki mało znaczący szczegół, ale życie składa się z drobnostek, które Frassati spełniał prawdziwie po chrześcijańsku, z dobrym sercem. Kolejną sprawą w kontekście Eucharystii jest nasze zaangażowanie. Pier Giorgio, można by powiedzieć, pchał się do ołtarza, chciał służyć, chciał posługiwać i pomagać księdzu, pomagał w zakrystii, pomagał w kościele. Śpiewał mimo fałszowania, odpowiadał głośno, a my w ostatnich tygodniach mogliśmy doświadczyć przedziwnej rzeczy. Kilkanaście osób w kościele i nie wiadomo, kiedy klęknąć, bo nie ma ministranta, nikt nie dzwoni. Czy to w tym momencie, czy później. Wszyscy patrzą jeden na drugiego. Kiedy klęknąć, kiedy wstać, kiedy się przeżegnać. Jakbyśmy działali pod wpływem tłumu. Pier Giorgio był zakochany w liturgii, poznawał ją coraz bardziej, nosił ze sobą mszalik. Nie wystarczał mu ten dla świeckich. Chciał codziennie śledzić liturgię, mając mszalik dla duchowieństwa. Jedno ze świadectw tak go opisuje. Był zawsze jednym z pierwszych, którzy byli gotowi służyć do mszy świętej. A my czekamy, aż ktoś przeczyta, aż ktoś wybije się z tłumu, aż ktoś pójdzie pierwszy. Stajemy się niestety bardziej biorcami, bierzemy z Eucharystii. A ile dajemy? Warto przemyśleć swoje zaangażowanie w Eucharystię. Jak mogę włączyć się w jej piękno i przeżywanie? W kontekście spowiedzi Eucharystii, jego osobistej modlitwy, fałszowanego śpiewu, przyznawania się publicznie do Jezusa w naprawdę trudnych czasach, nie zważał na opinie innych ludzi. Jeden jezuita napisał o nim: był tak pewny swojego chrześcijańskiego obowiązku, że nigdy się nie zastanawiał, co pomyślą inni, przejmując się jedynie tym, co może powiedzieć Bóg. Nie obchodziła go opinia innych ludzi. Wielu znajomych, jego znajomych, miało podobne spostrzeżenia. Przewijało się to w wielu świadectwach. Niebezpieczeństwo, jakie może się w takim wypadku pojawić, to robienie czegoś pod publikę, żeby coś z tego mieć, żeby usłyszeć jakieś słowa uznania, pochwały. Czyli nie do końca czyste intencje, ugrywanie przy okazji czegoś dla siebie. Święty, moi drodzy, to ten, który przejmuje się zdaniem Boga na każdy temat, patrzy Jego oczami na świat. Stary Testament, Samuel, który idzie do Jessego i do jego synów i miał namaścić nowego króla. Myślał, przekonany był, że to Eliaba miał namaścić, a usłyszał wtedy od Boga słowa: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Człowiek ma za mały wgląd w życie drugiego człowieka, Bóg zaś zna doskonale serce, myśli, pragnienia i zamiary. Warto, kochani, więc nie myśleć o tym, co powiedzą inni. Kiedy jesteśmy przekonani i rozeznamy, że taka właśnie jest wola Boga, że do tego Bóg nas zaprasza. Trzeba słuchać innych, jasne, bardziej doświadczonych. Trzeba słuchać i kazania, i słów w konfesjonale. Jak Pier Giorgio słuchał tego wszystkiego z uwagą, czy po prostu zdania osób ze swojego otoczenia, powinniśmy mieć szacunek do drugiego człowieka, wysłuchać go z uwagą i z pokorą. Ale uważajmy, żeby nikt nie odwiódł nas od drogi wyznaczonej nam przez Boga. Tego wam i sobie życzę, odwagi. Nie bójmy się nawet być wyśmianymi, a jednocześnie dziećmi dobrego Ojca.
Oczywiście nie można nie wspomnieć Jego wielkiej miłości do gór, ale ta miłość zawsze była podporządkowana miłości do Boga. Kiedy w niedzielę wybierali się razem z przyjaciółmi w góry, zawsze szukał księdza i prosił go, żeby jak najwcześniej odprawił Eucharystię, żeby tę Eucharystię odprawił dla nich. Kiedy nie miał możliwości uczestniczyć we mszy przed wyprawą, po prostu na nią nie szedł. To jest pokora, wielka miłość do gór, a jeszcze większa miłość do Boga, bo to Bóg go wynosił na wyżyny i góry wysokie, ale duchowe. Na niektóre wyprawy długo czekał i nie miał problemu, aby zrezygnować, bo to spotkanie z Bogiem było dla niego najważniejsze. Kochani, znajomy ksiądz powiedział mi kiedyś, że zawsze się zastanawia, czy tam, dokąd chce pojechać, będzie mógł odprawić Eucharystię, będzie mógł adorować Jezusa. I kiedy dochodzi do wniosku, że nie będzie takiej możliwości, jest dla niego jasne, że ma tam nie jechać. Jezus Eucharystyczny, najważniejszy, jest większym niebem. Frassatti dbał też o zorganizowanie mszy przed wyprawą, prosząc księży nawet w nocy. Wstawał, budził innych, jechał po nich, aby każdy mógł być na mszy, zwłaszcza kiedy była ona obowiązkowa. Nie myślał tylko o sobie, ale myślał o zbawieniu innych uczestników wyprawy górskiej. Niektórym to przeszkadzało, nie byli tak gorliwi jak on, ale ta jego wielka miłość do Eucharystii mogła nawrócić niejedno serce. Co jest moją pasją? Czy zamiłowania, hobby, które mam, przybliżają mnie do Boga i ludzi? Święty Jan Bosko powiedział: używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba. Było już sporo o pobożności eucharystycznej. Zajmijmy się więc teraz jego oddaniem Matce Maryi. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort zwrócił uwagę na szczególną drogę do świętości. Dusze mające szczególniejszą zabłysnąć świętością muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Taka była również droga włoskiego błogosławionego. Kończąc wyprawy górskie, przed snem zapraszał znajomych do wspólnego odmówienia różańca, mimo wielkiego zmęczenia. Znużenie nie brało góry nad modlitwą. Czuł wielką potrzebę spotkania z Bogiem i z Maryją. Sięgał po różaniec w różnych okolicznościach. Był wierny Matce Bożej. Zastanawiałeś się kiedyś, skąd się biorą kwiaty w kościele? Albo ktoś je kupi, przyniesie, tak po prostu. Albo z drugiej strony przyniesie je z miłości do Jezusa i do Maryi. Pięknym wyrazem miłości do Maryi były bukiety kwiatów przynoszone przez Frassatiego w różnej pogodzie, nawet w wielkim śniegu. Przed wyjazdem szedł żegnać się z Maryją. Relacja jego z nią była prosta. Jakby się bezpośrednio spotykali. Tak wielka to była miłość. Jaką ja mam relację z Maryją? Czy oddaję swoje życie w jej ręce? Czy biorę ją do siebie, do swej codzienności, tak jak umiłowany uczeń na polecenie samego Jezusa z krzyża? Pier Giorgio miał zawsze duży apetyt. Lubił jeść. Mimo to trzy filary Wielkiego Postu były jego życiem. O poście jego rodzina dowiedziała się tak naprawdę dopiero po jego śmierci. W tak wielkim ukryciu pościł. Rodzina rzeczywiście często wierzyła, że nie jest głodny. Mówił to z tak wielkim przekonaniem. Dokonywało się to w ukryciu, o co prosi Jezus w Ewangelii świętego Mateusza. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Jego siostra wspomina, że był wystarczająco przekonywujący, kiedy mówił,
że nie potrzebuje teraz jeść. Pościł w geście miłosierdzia, żeby to, co zaoszczędzi, móc przekazać na jałmużnę. Nie bał się też pościć przy innych ludziach, bo przecież, jak już powiedzieliśmy sobie, nie zważał na opinię innych. Dawał tym samym świadectwo, zachęcając swoją postawą innych do odmówienia sobie czegoś dobrego, ale niekoniecznego do życia. Jak jest u mnie z wyrzeczeniami, z postem? Poświęcam Bogu coś więcej, ofiarując Mu to, co lubię, co jest dobre, a niekonieczne? Przechodząc czy przejeżdżając konno obok kościoła, zawsze się zatrzymał, klęknął, uczynił wyraźny znak krzyża, pokłonił się w stronę Jezusa. Nigdy się tego nie wstydził, bo wiedział, kogo pozdrawia, przed kim się kłania, przed kim się zatrzymuje. Robił ten znak również przed posiłkiem. Proboszcz z miejscowości letniego wypoczynku rodziny Frassatich pięknie powiedział o Pier Giorgio. Jego znaki krzyża i głębokie ukłony wskazywały na jego prawdziwie żywą wiarę. Zewnętrznym wyrazem szacunku do Boga był też jego elegancki ubiór. Choć wiele razy służył do mszy w stroju górskim, co też mu nie przeszkadzało. Czytamy w jednym ze świadectw: zawsze, kiedy była mowa o oddaniu czci naszemu Zbawicielowi, uznawał za stosowne być eleganckim. I tu pytanie do nas. Czy wyrażam swoją wiarę na zewnątrz? Czy nie boję się zrobić pełnego znaku krzyża, nie jakiegoś odganiania much przy piersi? Nie chodzi o to, żeby to robić na pokaz, ale jako świadectwo, które porusza serce, tak jak świadectwo Pier Giorgia, świadectwo znaku krzyża, prostego gestu, głębokiego gestu, które zapamiętało wiele osób. Wszyscy poznawali Pier Giorgia jako głodnego wiedzy. Doczytywał, nie zostawiał pytań bez odpowiedzi, szukał tych odpowiedzi. Przekonał się z czasem, że obowiązkiem człowieka myślącego jest dogłębne poznanie historii własnej religii, poznanie samej tej religii. Przez rekolekcje zgłębiał różne treści, sięgał po wszelkie publikacje, które mu pomagały w zgłębianiu wiary i wiedzy. W myśl zasady świętego Anselma z Canterbury, fides querens intellectum, czyli wiara poszukująca zrozumienia. Jak jest z moim zgłębianiem wiedzy teologicznej? Nie mówię tu o studiach, ale o stawianiu pytań i szukaniu prostych odpowiedzi w dobrych i rzetelnych źródłach. Czy nie ma we mnie ignorancji pod kątem wiedzy religijnej? Wielu ludzi zaczynało swoją przygodę, czytając żywoty świętych, ich dzieła. Pierwszą lekturą Pier Giorgia była Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Były też listy świętego Pawła. Nosił ze sobą Słowo Boże, żył nim. Papież Franciszek zachęca nas do tego, żebyśmy mieli przy sobie mały egzemplarz Pisma Świętego, choćby Nowy Testament, choćby Ewangelię, żebyśmy nie tylko mieli je w kieszeni, ale sięgali po to Słowo, czytali je, wertowali, zapisywali sobie w sercu. Frassatich korzystał też z dzieł świętego Augustyna, takich jak Państwo Boże, Wyznania, ale też i innych świętych. Jak często ja sięgam do Słowa Życia, czyli do Pisma Świętego? Słuchamy w tych dniach konferencji o błogosławionym Frassatim. Ale czy nie warto sięgnąć po coś jeszcze głębiej? To, co dotknie ciebie w tej konferencji, w tych konferencjach, w całych tych rekolekcjach, może warto to zgłębić? Warto coś doczytać i bardziej zainteresować się tym. Kochani, można by mówić i mówić o Jego wierze, o Jego miłości do ludzi, do Boga, o Jego wielkich dziełach miłosierdzia, apostolstwie. Tak wiele świadectw mamy dzięki pracy Jego siostry Luciany. Zachwyćmy się Jego życiem. Niech ta 30. rocznica Jego beatyfikacji, włoskiego alpinisty,
miłośnika życia, błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego, będzie dla nas okazją do jeszcze większego naśladowania jego cnót.